temat jest, tak jak już Damian wspomniał, kontynuacją pewną względem tematu poprzedniego, jaka edukacja tak naprawdę powinny one być w odwrotnej kolejności, dlatego że najpierw warto zastanowić się, po co coś jest, a dopiero potem jak to zrobić, jakich metod tego używać. Aczkolwiek wydawało mi się, że to jest dosyć oczywiste, dlatego nie poświęcałem temu jakoś wiele czasu na tym poprzednim wystąpieniu. Choć wraz z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że jednak nie tak bardzo i to nie dotyczy tylko edukacji, ale w ogóle masy rzeczy, które dzisiaj robimy w życiu prywatnym i społecznym. Ktoś mógłby tak na wstępie zadać pytanie, czy w ogóle potrzebny jest jakiś cel. Nie można tak sobie po prostu coś robić, uczyć się. No tak, można też grać w gierki, uprawiać sporty, robić inne rzeczy. Tylko pytanie, dlaczego akurat to, a nie to? Dlaczego temu poświęcać więcej czasu, a dlaczego akurat temu? Więc trzeba ustalać pewne priorytety. A do tych priorytetów no, potrzebne jest sprecyzowanie też celów, po co my to właściwie robimy, powodów i celów, tak bym to ujął. Zacznę od Arystotelesa, który mówił, że życie rozumne jest to życie ukierunkowane na cel. Innymi słowy, jeżeli działamy bezcelowo, no to nasze działanie jest bezrozumne. Więc tak można ująć definicję życia rozumnego. Czy mamy jakieś cele, w jaki sposób je realizujemy? Bo jeżeli wyznaczymy sobie cel, to możemy szukać środków, które do tego celu nas doprowadzą w sposób rozumny. Jeżeli celu nie mamy, to cokolwiek zrobimy, będzie dobre, będzie w porządku. Prawda? No nie ma punktu odniesienia. Właściwie co chcemy, jeżeli nie wiemy, co chcemy uzyskać, cokolwiek uzyskamy, może być uznane za właściwe. I tutaj no, pojawia się pewien problem, bo jeśli chodzi właśnie o edukację, ale tak jak wspomniałem, nie tylko, to mam wrażenie, że trochę ten cel się nam gubi. To znaczy, bardzo dużo czasu poświęca się na to, jak zbudować program nauczania, jak powinna wyglądać edukacja, jak zachęcić ludzi, jak zebrać wielu studentów, chociażby na takiej uczelni, co zrobić, żeby mieć finansowanie też tych placówek oświatowych, ale rzadko zadajemy sobie pytanie, po co to wszystko, czemu to ma służyć, jaki jest cel istnienia w ogóle tych ośrodków, jaki jest cel działania wychowawcy, nauczyciela, szkoły. I oczywiście odpowiedzi mogą być różne. Mam wrażenie, że dzisiaj dominuje perspektywa taka, no, że właśnie trzeba się jakoś utrzymać, trzeba z czegoś żyć, więc zapewniamy ludziom edukację po to, żeby mieli pracę, żebyśmy mogli wzajemnie jakby funkcjonować jako społeczeństwo. No jest to w jakimś sensie prawda, ale nie cała prawda, dlatego że no pytanie jest, jakiego też człowieka w tym społeczeństwie chcemy widzieć. Co to znaczy, że on też służy społeczeństwu? No bo edukacja ma jednak wymiar społeczny. To nie jest kwestia czysto indywidualistyczna. Zaczynamy przecież od nauki języka, chociażby w domu, po to, żeby móc się porozumiewać z innymi, żeby tworzyć z nimi wspólnotę. Pierwsza wspólnota jest oczywiście w rodzinie, ale potem takie dziecko z domu wychodzi, poznaje inne osoby. No, dzięki temu językowi, zależnie od tego, w jaki sposób go pozna, w sposób praktyczny, czyli w jaki sposób będzie w stanie wyrażać to, co myśli, to, co czuje, to, czego chce i tak dalej, i tak dalej. No, od tego zależy jakość jego komunikacji z innymi, no i też powodzenie we wspólnych działaniach, bo jeżeli będzie chciał podjąć jakieś wspólne działania, coś uzyskać, no to jeżeli to komunikowanie się z innymi nie zafunkcjonuje zbyt dobrze, to będzie problem. Będą konflikty, niezrozumienie, a może nawet i spory, a potem jakieś bijatyki. Więc no jest to podstawowa kwestia, więc przede wszystkim edukacja czy nauczanie no jest rodzajem wychowania do czegoś. Ma jakiś cel i tym celem, tak z perspektywy powiedzmy takiej naturalnej, takiej oczywistej, no jest chociażby to. Dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi.
No jeżeli mamy jakieś dziecko porwane, powiedzmy, czy gdzieś pozostawione w jakiejś dziczy, które było wychowywane przez zwierzęta, no ono nie jest w stanie potem tworzyć wspólnoty z ludźmi. Dopiero trzeba je na nowo socjalizować. Więc warto sobie zadać pytanie, jakie cele chcemy uzyskać konkretnie, bo tu nie chodzi tylko, no chcemy, żeby ludzie byli mądrzy, ale co to znaczy mądrzy? Chcemy, żeby byli dobrzy, ale co to znaczy, że są dobrzy? Dlatego, że różnie te pojęcia można dzisiaj rozumieć. I tu przytoczę taką definicję, definicję grzechu świętego Tomasza z Akwinu, która jest bardzo ciekawa, bo łączy nam się tu w pewien sposób z tą tematyką. Mówią, że grzech to akt odwrócenia od przyporządkowania do właściwego celu przeciwko zasadzie natury, rozumu lub prawa wiecznego. Na razie zostawiając na bok sprawy nadprzyrodzone, chciałbym tu zwrócić właśnie uwagę na to, że pojawia się nam tu pojęcie celu, a mianowicie akt odwrócenia się od tego właściwego celu przeciwko, i tu święty Tomasz wymienia, na początku właśnie przeciwko zasadzie natury, rozumu. No co by to miało znaczyć? Na razie spójrzmy z perspektywy rozumu, bo to mi się wydaje najbardziej takie oczywiste i chyba dzisiaj widoczne. Podstaw poprawnego rozumowania leży chociażby zasada niesprzeczności. To nie jest sprawa kwestionowalna, dyskusyjna. Możemy w ogóle dyskutować o zasadzie niesprzeczności. Trzeba już się nią posługiwać w jakiś sposób. No nie da się wyjść poza nim. Jeżeli ktoś będzie cały czas rzucał twierdzenia względem siebie non-stop sprzeczne, nie będziemy w stanie się z taką osobą dogadać. Tutaj Dawid mruga okiem, dlatego że jest na te sprawy bardzo wyczulony, na te sprawy logiki. Bo do tej komunikacji, czy u podstaw tej komunikacji językowej, już które przyjmuje dziecko w sposób taki naturalny. To nie jest wyłożenie zasad, to nie jest rozpisanie jakichś tam zasad, nie wiem, gramatyki języka, czy właśnie zasad logicznych. To przyjmuje w sposób naturalny i dopiero później ewentualnie może się uczyć w szkole jakby tych zasad w sposób taki sformalizowany. Ale jeżeli tych zasad poprawnego rozumowania ktoś nie załapie, czy nie będzie się nimi posługiwał, to nawet jakby znał wszystkie słowniki świata, na nic mu się to nie zda. Dlatego, że nie będzie w stanie nadal się porozumieć co do pewnych kwestii. Bo sprawy logicznego rozumowania przyjmujemy domyślnie na tej zasadzie, że one właśnie umożliwiają nam docieranie do prawdy. I to jest kolejne słowo klucz tutaj. Bo co powinno być celem właśnie edukacji i wychowania? No właśnie prawda. Bo próbujemy docierać do jakiejś wiedzy, między innymi. To nie jest jedyny cel. Wiedza nie jest jedynym celem edukacji. Ale jednym z, jeżeli chcemy posiąść jakąś wiedzę, czy ją przekazać, no to musimy wierzyć w prawdę. Bo jeżeli odrzucamy wiarę w prawdę, no to w tym momencie czym jest wiedza? Przecież wiedza to jest prawdziwe przekonanie. To nie jest opinia. Dzisiaj nam się to trochę rozjeżdża, bo wydaje mi się, że edukacja zamiast poszukiwać prawdy o rzeczywistości, odnajduje sobie cele jakieś poboczne. Nie mówię, że całkiem odrzuca ten cel, ale te cele dodatkowe, te cele poboczne, no na przykład pozyskiwanie funduszy, powiedzmy, czy dobry wizerunek, stawia często wyżej od prawdy. A jak wiemy, prawda kole w oczy i dlatego często bywa niewygodna. Często ci, którzy do niej dążą, którzy o niej pouczają, jak to widzimy na przykładzie Sokratesa, marnie kończą. Nie są wcale powszechnie lubiani. A to dlatego, że no nie jest prawda dla nas często. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Mamy inne cele. Naszym celem nie jest to, żeby poznać, jak działa rzeczywistość i podporządkować swój rozum prawdzie, a swoje życie i działania w świecie rzeczywistości, tego jak ona funkcjonuje, poznać naturę człowieka, poznać tą naturę człowieka w kontekście życia wspólnotowego i podporządkować się zasadom, które umożliwiają to życie wspólnotowe, pokojowe, no wolimy kombinować po swojemu, bo jest to prostsze i wygodniejsze. No i przepraszam. Kiedy rozum przestaje służyć prawdzie?
No zazwyczaj właśnie, kiedy zaczyna służyć jakimś namiętnościom, jakimś pożądaniom, kiedy coś wzbudza w nas jakieś nieuporządkowane pragnienia, których nie powinniśmy realizować, których powinniśmy się albo wyrzec całkowicie, albo postawić im granice, które są też granicami wolności drugiego człowieka i umożliwiają pokojowe koegzystowanie. I tutaj odnosząc się już do problemu edukacji i nauki w ogóle. Nie jest ważne zatem tylko i wyłącznie skupienie się na pewnej dyscyplinie intelektualnej, no bo nauka języka chociażby w domu też wymaga jakiejś dyscypliny. Dziecko nie może sobie cały czas tak bełkotać, rodzice cały czas je strofują, poprawiają, żeby mówiło poprawnie, żeby mogło się porozumieć. Na tym polega możliwość właśnie komunikowania się za pomocą języka, że trzeba narzucić dyscyplinę, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za tyrania? Ja chcę być wolny. Po co mi te wszystkie zasady? One mnie ograniczają. I tu jest, pojawia się pewien błąd w rozumieniu wolności. Dlatego, że nie istnieje wolność bez granic. To właśnie granice umożliwiają nam wolność. To, że ja poznaję zasady języka polskiego i się trzymam, to, że poznaję zasady gramatyki, ortografii, daje mi wolność do tego, żebym mógł się lepiej wyrazić, żeby inni mogli mnie lepiej rozumieć. Jeżeli ja bym tutaj zaprowadzał całkowitą dowolność i byłbym językowym anarchistą, to na nic mi się to nie zda. Ja mogę czuć się w tym świetnie, jaki jestem twórczy i wspaniały, ale w praktyce działa to na moją szkodę. Brak tych granic, których sam sobie nie stawiam, których nie przyjmuję jako narzuconych z zewnątrz przez kulturę, w jakiej się wychowuję, w jakiej żyję, w jakiej się pojawiłem na świecie. Dlatego, że muszę żyć z innymi. Zatem warunkiem wolności jest dyscyplina i stawianie granic. I edukacja czy nauka nie może się skupiać tylko na dyscyplinie intelektualnej tego, jak poznawać, jak korzystać z metodologii, dlatego, że najważniejsze są tutaj cele, jakie chcemy osiągnąć. Jeżeli nie istnieje, czy jakby wyrugowuje się z tej przestrzeni edukacji, z przestrzeni szkolnictwa, wychowania nauki, też dyscyplinę polegającą na poskramianiu ludzkich namiętności i nie kierowaniu się nimi, czyli stawianiu sobie za cel prawdę, stawianiu sobie za cel dobro, które na razie tutaj nie definiuję, ale na razie tak w sensie ogólnym, no to w tym momencie ten rozum będzie niewolnikiem ludzkich namiętności. On będzie wykorzystywany w sposób instrumentalny, będziemy mieć do czynienia z tak zwanym robieniem kurtyzany z logiki, czyli próby naginania pewnych zasad, próby wyciągania nieuprawnionych wniosków, tworzenia fałszywych dychotomii, wchodzenia w jakieś dyskusje, w komunikację z innymi ludźmi, w przestrzeń badań, tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać z góry zamierzone cele, a nie dowodzić do prawdy. Co oczywiście źle się później może skończyć dla wszystkich. Co tu jest też ważne, że jakby sprzeciw wobec prawdy, czyli pójście wbrew prawdzie za jakiegoś rodzaju celom, jakimś własnym interesom, no jest właśnie prowadzeniem otwartej walki z prawdą, a walka z prawdą jest też walką z rzeczywistością. Ktoś, kto postępuje w ten sposób, niszczy rzeczywistość. Nie chcąc jej poznawać, chcąc jej narzucać swoje zasady, w jaki sposób ją niszczy. I chodzi mi tutaj o rzeczywistość w szerokim rozumieniu, o rzeczywistość ludzką, taką osobową, własnej godności, o rzeczywistość społeczną, ale też o rzeczywistość naturalną. Prawda? No bo jeżeli ktoś sobie uzdura jakieś pomysły na temat świata naturalnego, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z prawdą o tym, jak ta rzeczywistość naturalna funkcjonuje, to będzie ją niszczył, będzie ją zanieczyszczał, degradował, aż stanie się człowiekowi ona wrogiem. Początkiem tego wszystkiego, jak już wspomniałem, są namiętności, ale to, co jakby ściśle się z tym wiąże, no to jest odrzucenie właśnie pewnych zasad fundamentalnych, które przyjmujemy na zasadzie takiej umowy niepisanej, chociażby tych zasad logiki. Ale no także jest to związane z pojęciami, jakimi się posługujemy. Dzisiaj widzimy to nad wyraz wyraźnie, że żeby wprowadzić jakieś zmiany w społeczeństwie,
próbuje zmieniać się znaczenie pojęć, wpisywać tam zupełnie inne ich rozumienie, a czasami odzierać je z sensu. To znaczy, są to tylko takie słowa wydmuszki, które się tworzy właśnie tylko po to, żeby kogoś przekonać do swoich racji, a nie kryje się za tym sens. I to też jest ważne słowo, dlatego że sens jest związany dla nas z celem. Kiedy mówimy, że coś jest bez sensu, kiedy tak się dzieje? Kiedy uważamy, że jest jakiś absurd, nie ma w tym jakiegoś celu, nic z tego nie wynika, prawda? Jest to jakieś takie działanie nie wiadomo skąd, chaotyczne, nierozumne. Jesteśmy też istotami osadzonymi w konkretnym kontekście kulturowym. No i pytanie teraz jest takie, czy powinniśmy jakby tworzyć całkowitą wolność co do tego, czego będziemy nauczać, czym zajmuje się edukacja. Czy jednak powinna ona wspierać kulturę? Kultura od kultivare, tak? Wzięło się to wszystko od pojęcia kultywacji też pól, prawda? Obsiewanie jest to jakaś troska o pewne dobro, po to, aby wzrastały plony, które dają pokarm człowiekowi. I oczywiście nie chodzi tutaj o takie rozumienie dosłowne, tylko o to, żeby miał człowiek pełny żołądek, ale o zaspokojenie jego rzeczywistych potrzeb, czyli tego, co sprawia, że może w pełni stawać się człowiekiem. A zatem edukacja nie może być oderwana od kultury, ale powinna ją wspierać. Jeżeli buntuje się ona przeciw kulturze, czy próbuje wprowadzać masę alternatywnych, jakieś nazwijmy to w cudzysłowie, trendów, które są kulturze przeciwne, no to staje się rodzajem antykultury. A już nawet taki Stanisław Lem, żyjący przecież w kulturze chrześcijańskiej, katolickiej w Polsce, który był jednak ateistą, mówił o tym, że kultura to jest nielosowy odsiew wartości i zwracał uwagę na to w filozofii przypadku, tam w rozdziale poświęconym kulturze, że jeżeli odrzucamy ten nielosowy odsiew wartości, który selekcjonuje nam pewne informacje, wartości przede wszystkim, no to nie mamy do czynienia z jakimś postępem, z jakimś rozwojem, tylko z pęcznieniem. I daję tutaj jakby analogię do komórek rakowych, które się tak rozrastają, że uśmiercają cały organizm. A zatem, skoro kultura, a i też edukacja, tak jak ją dzisiaj rozumiem, czy tak jak rozwinęła się w naszym społeczeństwie, a nie w każdym społeczeństwie, nie w każdej kulturze rozwinęła się idea edukacji powszechnej, poznawania rzeczywistości. Ona ma bardzo silne zakorzenienie u nas w tym, że u podstaw naszej kultury leży chrześcijaństwo, które mówi u samych podstaw, że świat został stworzony i jak to powiedział Newton, naszym zadaniem jest odkrywanie myśli Boga, bo my badamy rzeczywistość, przetwarzamy to, co poznajemy w treści rozumu. Czego odczytujemy zamysł, który stoi za konstrukcją tego świata. Więc idea powszechnej edukacji wydaje się czymś naturalnym w łonie tego rodzaju kultury. W związku z tym, skoro ta edukacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, chociażby taka uczelnia, jest owocem tych wartości, o których tutaj nie będę jakby szerzej mówił, to w momencie, kiedy te owoce zaczną sprzeciwiać się temu nasieniu, temu korzeniowi, albo co jeszcze gorsza, zaczną go wyrugowywać czy usuwać, to nie można się spodziewać, że to drzewo przetrwa i że gdy te owoce będą już przejrzałe albo zjedzone, że cokolwiek z tego pozostanie. A dzisiaj mamy do czynienia z takimi pomysłami. Jest to w dużej mierze, moim zdaniem, związane z postawą niewdzięczności. Dlatego, że żyjemy w, i nie boję się użyć tego słowa, najlepszej cywilizacji, najlepszej kulturze, jaka w ogóle kiedykolwiek istniała na świecie, w tym momencie. Mogąc sobie tutaj siedzieć, słuchać tego wykładu, potem iść na jakieś kuluary przy pizzy, wypić jakąś herbatę. Możliwości, które posiadamy dzisiaj, my tutaj obecni,
są możliwościami przekraczającymi niesamowicie możliwości ludzi żyjącymi przed nami, jakimikolwiek. Jak spojrzymy też na inne cywilizacje, u podstaw których leżą zupełnie inne wartości, one są za nami daleko w tyle. I teraz ktoś może się nie zgodzić, no nie, one też są wartościowe, każda kultura jest ważna, to nie można tak tego selekcjonować. Ale tego rodzaju nawet idee nie są zbytnio spotykane w tych innych kulturach. Ta troska o zachowanie na przykład dziedzictwa jakichś innych kultów, które są w tym momencie wymierające. Troska o zachowanie jakichś gatunków wymierających. Prawda? Zwierząt, plemion, gatunków roślin, jakiegokolwiek dziedzictwa ludzkości pojmowanej w sposób uniwersalny. Tego rodzaju idee, by to chronić, by to kultywować i zachowywać to, co dobre i wartościowe dla człowieka, no nie rozwinęły się w sposób taki uniwersalistyczny nigdzie indziej. Dlatego nawet sprzeciw wobec tym wartościom, które występuje w naszej kulturze, bunt przeciwko nim i ta antykultura, jaka się wytwarza, jest możliwa także dzięki tej kulturze. I tak jak tu już wspomniałem, no edukacja ma silny związek z życiem, ze wspólnotą. Jeżeli spojrzymy na jakieś społeczeństwa pierwotne, no to tak naprawdę ta edukacja występuje w jakimś wymiarze wszędzie, w rozumieniu powszechnym, na przykład ograniczającym się co do danej społeczności, ale występuje. I zobaczmy, w jakim wymiarze. No w wymiarze tego, co daje życie społeczności, czyli upraw danych tam, nie wiem, warzyw, owoców, ceremoniałów, życia społecznego, pewnych instytucji, no nie wiem, instytucji małżeństwa, która występuje w każdej kulturze, chociaż w różnych konfiguracjach. Ale to wszystko występuje. Nasza kultura, nasza cywilizacja idzie dalej. Próbuje to wszystko przekraczać i zbierać w jedność. To znaczy te praktyki, które zobaczymy gdzieś indziej, które poznajmy, próbujemy zbierać w całość, co jest zresztą bardzo pożyteczne. Co się więc dzieje z człowiekiem, który odrzuca dziedzictwo kultury, który mówi, ja tego nie chcę. Przypuśćmy, no jesteśmy w Polsce. Co z ludźmi, którzy mówią, ja się wcale z Polską nie utożsamiam. Mógłbym mieszkać gdziekolwiek indziej, mógłbym mówić jakimkolwiek innym językiem. To przypadek, że tu się urodziłem. Być może. Tylko ktoś, kto prezentuje tego rodzaju stanowisko, przestaje być dziedzicem, przestaje być gospodarzem danej kultury i odbiera sobie tym samym, oczywiście nie w sposób formalny, bo formalnie tutaj dzisiaj no, wielu powie, że mamy demokrację, każdy ma równe prawa, ale czy ktoś, kto gardzi kulturą, jaką otrzymał w darze, co było jakąś łaską dla niego, prawda, otrzymał język, który może się porozumiewać, język, którym może wyrażać pogardę względem tej kultury. Czy ktoś taki ma takie samo prawo do decydowania o kierunku i kształcie kultury, w jakiej żyje, czy rzeczywistości społecznej? No nie za bardzo, dlatego że jego celem nie jest dobro w tym momencie. On odrzuca całkowicie to dobro, które otrzymał. Oczywiście w większości w słowach, to na dodatek tych, które otrzymał od innych. Ale staje się synem marnotrawnym. I wydaje mi się, że dzisiaj też zapanowało pewne pomieszanie w związku z pewną poprawnością polityczną, że ludzie o takich postawach mają jakiekolwiek prawo do tego dziedzictwa kulturowego, które w rzeczywistości odrzucają, prawo do decydowania o tym, jaki ono będzie mieć kształt, co ma być kultywowane, co nie, w wymiarze ogólnym. No oczywiście, że to jest absurd, bo jeżeli ktoś czymś gardzi, chce tego zniszczenia, to dopuszczając go do władzy, no to po prostu popsuje. Bo traktuje to jako zabawkę, z którą może zrobić wszystko. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. To jest, dlatego ja nie jestem zwolennikiem, po pierwsze, demokracji, ale trzeba też tu zaznaczyć, że nie żyjemy w państwie demokratycznym i właściwie dzisiaj nigdzie na świecie nie występuje, no być może się mylę, może gdzieś jest jakieś takie mniejsze miejsce, ale nie występuje demokracja, bo to jest jeden z najbardziej szkodliwych ustrojów społecznych przy większych społecznościach, jakie można sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o naszą cywilizację, cywilizację zachodnią, cywilizację chrześcijańską, no to tutaj jakby takimi sztandarowymi ustrojami jest z jednej strony monarchia, co też
ma swój korzeń w tym, że wiara opiera się, wiara chrześcijańska opiera się na wierze w to, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, prawda? No, kwestia jest taka, że ludzie nie są bogami i teraz ziemscy królowie no niekoniecznie są w stanie chronić wszelkie dobro. Aczkolwiek no to nie jest kwestia taka, że monarchia w ogóle jest zła. Pytanie, w jakich kontekstach się sprawdza. Ale drugą jakby taką alternatywą, która gdzieś zawsze była uwaga, szczególnie w Polsce, jest republika. Rzeczypospolita. Tak jak mamy to w nazwie Polski. To nie jest demokracja polska, demokracja w Polsce, tylko republika w Polsce, Rzeczypospolita. Dlatego, że ponad głosem większości stoi prawo, które uniemożliwia większości, która ma złe zamiary, niszczycielskie zamiary, uniemożliwia sprawowanie władzy czy dyktowanie. Jak to w praktyce wygląda, to inaczej. To jeszcze inna sprawa. Ale no, zamysł jest taki, że prawo stoi ponad głosem większości. Co stoi u podstaw tego prawa? Stoją pewne absolutne wartości, które w cywilizacji chrześcijańskiej, chrystianitas, opierają się na dekalogu. Jeżeli by teraz zakwestionować te wartości, czy uczyć, że one są zmienne, że są relatywne, no to w tym momencie znowu wracamy do właśnie tej patologicznej demokracji, gdzie wszystko można przegłosować, gdzie większość decyduje o wszystkim. Kiedy większość uzna, że własność prywatna jest czymś złym i wszystko powinno należeć do państwa, no to większość tak głosuje i zmieniamy konstytucję w tym momencie i zasady funkcjonowania całego państwa. Tylko pytanie jest, co stanowi tożsamość danego państwa? To, że w ogóle jesteśmy obywatelami, tymi civitas, civis, civitas, prawda? Co o tym świadczy? Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj odpowiedź jest prostsza niż jeśli chodzi o inne kraje, bo to, co jest czynnikiem, pewnym zwornikiem, który tworzy jedność, to jest chrześcijaństwo. I oczywiście istniały wcześniej inne różne wierzenia, ale one były rozbite na różne plemiona, gdzie ludzie ze sobą walczyli. To jest ten czynnik jednoczący. Jednoczący nie tylko państwo polskie, czyli dający fundament pod polską państwowość, ale też całą Europę. I widzimy, że tam, gdzie tymi wartościami się pogardza, gdzie się odrzuca zupełnie, no następuje rozbicie, utrata tożsamości. Prawda? To we Francji chyba słyszałem któryś polityk, nie wiem, czy premier powiedział, że nie istnieje kultura Francji. Jesteśmy otwarci na różnorodność. Więc co sprzyja asymilacji? Co sprzyja temu, żeby ktoś, kogo goszczę, stanowił jakąś wartość dla całej wspólnoty, do której należy, w jakiej żyje? No muszę przedstawić mu jasne zasady. My żyjemy, działamy w taki, taki, taki sposób. Tu masz obszar swojej wolności. Jeżeli przekroczysz te granice, niestety, nie możesz tu być. I dopiero w momencie, kiedy zasady są jasne, jest możliwość pokojowej koegzystencji. Jeżeli ja chcę, przypuśćmy, żyć w zgodzie z Damianem, to musimy nakreślić pewne granice. Jeżeli by gdzieś je przekroczyć, to ja mówię, słuchaj Damian, jak chcesz dalej się ze mną przyjaźnić, to tutaj uważaj, bo to jest dla mnie ważne i nie życzę sobie takich rzeczy. I on to samo w tym może powiedzieć. I przez to, że stawiamy sobie jasno te granice, a nie udajemy, że tworzymy jakąś wspólnotę opartą na nie wiadomo czym, to jesteśmy w ogóle zdolni też do rzeczywistej przyjaźni. Bo jeżeli obydwu nam zależy na jakiejś prawdzie, mimo że różnimy się w swoich, może nawet fundamentalnych przekonaniach, ale Damian powie, no ja wierzę, że to jest prawda i ty się mylisz. Nie, nie, to jest prawda. To możemy dyskutować, możemy szukać. Ale jeżeli ja spotykam kogoś i on mówi, właściwie to nieważne, w co ty wierzysz, jakie masz przekonania, pójdźmy w me ramiona. No jest to zupełnie bezrozumne. Dlatego, że prędzej czy później, gdzieś poza tymi ładnymi uśmiechami, napotkamy na realne przeszkody w życiu praktycznym, w których no, będzie problem, a może nawet dojść do jakiegoś starcia, którego nie da. Nie będzie już się dało rozwiązać poprzez dialog. I tak jeszcze teraz to ujmując w całość i skierując do edukacji. Więc edukacja stanowi, czy celem edukacji w takim rozumieniu, powiedzmy, naturalnym życia społecznego jest po pierwsze wspólna jakaś koegzystencja, po drugie rozwój potencjału ludzkiego,
Dlatego, żeby rozwinąć jakiś potencjał, to ja muszę sobie właśnie postawić granice, mówiąc z tym językiem. Prawda? Żeby ja wchodzić w normalne relacje z ludźmi, musimy wiedzieć, gdzie są granice, żebyśmy mogli się nawzajem szanować, żebyśmy nie wchodzili sobie na głowę. Weźmy prostszy przykład. Antoine de Saint-Exupéry go podaje, jeśli chodzi właśnie o wolność. No, gdybyśmy zburzyli w swoim domu wszystkie ściany, tak trochę go parafrazuję teraz, to czy dałoby to nam większą wolność, jeżeli byśmy musieli jeść obiad, patrząc się na kogoś, kto siedzi na kiberku? No raczej nie za bardzo. To nam wolność do delektowania się posiłkiem raczej zabiera. Więc czasami mury, zakazy, nakazy, pewne rytuały, pewne ścieżki dają nam wolność do czegoś. Dlatego, że odbierają, dlatego, że no, mamy też wolność zarówno do czegoś, jak i od czegoś. Przypuśćmy, jeżeli chcę założyć rodzinę, chcę mieć wolność do małżeństwa, do wyłącznej miłości z jedną osobą, no to muszę odrzucić swoją wolność do bycia z wieloma, powiedzmy, kobietami, dziewczynami. Prawda? Zrzekam się tego. Nie chcę tego. Dlatego, że tu mam jakąś wartość, która wymaga tych wyrzeczeń. Nie robię tego z uwagi na to, że jestem cierpiętnikiem, chociaż zapewne życie samotne jest o wiele prostsze. Ale dlatego, że chcę uzyskać jakąś wartość, która wymaga wyrzeczeń. I tak samo jak to jest z nauką, nie wiem, języka polskiego, czy jakiegokolwiek, poznaniu jakiejkolwiek wiedzy, muszę no, w jakiś sposób podjąć jakąś ascezę. To jest dzisiaj bardzo nielubiane słowo. Asceza. No ale nie mogę siedzieć i grać w gry komputerowe, jeżeli chcę się czegoś nauczyć. Muszę z czegoś zrezygnować. Jeżeli chcę intelektualnie się rozwijać, to tak jak spotykam się ze znajomymi, to chcę porozmawiać o jakieś wartościowe tematy, a nie tylko o jakichś głupstwach. Więc muszę wybierać, bo czas mam ograniczony. Jak każdy z nas. I jeśli chodzi o edukację, to tutaj też jakby, skoro przyjmujemy sobie pewne cele, a powinniśmy je przejąć, to potrzebna jest też, potrzebny jest rodzaj dyscypliny rozeznania, jakie środki najlepiej do tego celu doprowadzą, a to, co temu szkodzi, eliminować. Jeśli chodzi o kształt dzisiejszej edukacji, to taki Sir Ken Robinson, o którym już wspominałem tutaj na ostatnim wykładzie, zwraca uwagę na to, że współczesna edukacja ma kształt takiej maszyny produkcyjnej. Ona jest związana z rewolucją przemysłową. Selekcjonujemy ludzi pod kątem daty produkcji, czyli wieku, i wpychamy im odpowiednią wiedzę. Jeżeli teraz można by się zastanowić nad celami, no to można by stwierdzić, że celem jest wyprodukowanie właśnie robotnika, taką maszynkę do robienia rzeczy. No ktoś się sprzeciwi, powie, nie no, dzisiaj stawiamy na kreatywność. No z jednej strony tak, ale gdzie kończą ci kreatywni ludzie? W boksach, prawda, się za biurkami i tam tworzą sobie kreatywność na wymiar jednego trybiku, ogromnej maszyny. Na tym polega ta kreatywność. Przecież te, nazwijmy to, układy uczelni z jakimiś korporacjami, firmami, które potrzebują takich, a takich pracowników, to właśnie tak działa. To jest pozorna kreatywność. To jest wielkie oszustwo. Szczególnie, że czy w podstawówce, liceum uczy się zasad poprawnego myślenia, nawet tak praktycznie, jeśli chodzi o logikę. Nie chodzi tu o jakieś znaczki. Chodzi o poprawne wyciąganie wniosków, o pewną uczciwość intelektualną w dyskusji. Czy uczy się filozofii, teologii, łaciny, tego, co stoi u podstaw naszej cywilizacji, co umożliwia funkcjonowanie w niej, poznanie tych wszystkich tradycji, które za nią stoją, tego całego dziedzictwa, żeby być może coś dodatkowo do tego włożyć? No nie za bardzo. Jest to produkowanie ludzi oderwanych jakby od korzenia, który się wytwarza jakby w sposób dowolny, służący instrumentalnie czyimś interesom. I to samo pojawia się też na uniwersytecie, to samo jest widoczne na uniwersytetach. No, ktoś taki, kto nie ma zdolności poprawnego rozumowania, nie ma szans, on będzie wiedział, bo nie wyciągnie z tego żadnych wniosków. Ta wiedza nie będzie mu służyć. Ona może być wykorzystana przez kogoś, to powie, zrób to, wykorzystaj do tego taką wiedzę. Ale nie będzie potrafił tego przełożyć na konkret życia, na jakość życia swojego, jakość życia społecznego.
Dlatego, że jak już wspomniałem, tu nie chodzi tylko o jakąś dyscyplinę intelektualną, o to, żebyśmy mieli hiperinteligentnych ludzi, którzy potrafią zrobić dużo rzeczy, tylko którzy potrafią działać dla dobra całego społeczeństwa, nie tylko interesów jakichś partykularnych grup. Więc to powinno być celem. Dobro wspólne. Co jest definicją polityki. Polityka, troska o dobro wspólne. Dzisiaj też, jeśli chodzi o zmianę znaczeń, zatarcie, no raczej pojęcie polityki ma wymiar pejoratywny. Ale politykiem jest każdy, kto troszczy się o dobro wspólne. Nie chodzi o to, czy on się nazywa politykiem, czy gdzieś jest formalnie, bo ktoś komu zależy. Więc jak do tego doprowadzić? No, edukacja powinna wspierać rozwój całościowy człowieka, też w wymiarze kontaktów z innymi. No, byłem na Kongresie Oświaty w Katowicach już jakiś czas temu. I co mówią, że stanowi problem? Kompetencje miękkie, tak to się nazywa. Jak powiedział, po prostu bycie człowiekiem. Bycie człowiekiem w relacjach innych. Jesteśmy świetni w produkowaniu dzisiaj ludzi komputerów. Czyli rzuca się komuś dane, a on podaje odpowiedź. Ale trochę gorsi w kształtowaniu człowieka zdolnego do wchodzenia w zdrowe relacje z innymi. Do niekrzywdzenia siebie, szanowania swojej godności i godności innych. I to jest istota sprawy. I do tego, no, w tym kontekście nie można patrzeć tylko na sprawy ekonomiczne, nie można patrzeć na poprawność polityczną, bo oczywiście ci, którzy mają jakiś swój interes, który przeciwstawia się tym wartościom, to będą podejmować larum, gdy będziemy próbowali wprowadzać właśnie takie środki, które do tego celu doprowadzą. Kiedy będziemy mówić, że zarobek nie jest tu najważniejszy. Że bogactwo nie są tylko pieniądze, to nie są dobra materialne. Tylko przede wszystkim dobro człowieka. I teraz taki przeskok robiąc do starożytności. Jeżeli spojrzymy na Platona, Arystotelesa, Sokratesa, co dla nich było najważniejsze? Nie była najważniejsza wiedza, tylko cnota. To kolejne słowo o bogastezy, które dzisiaj budzi jakieś takie, nie wiem, zdziwienie czy niesmak. Ale jeżeli ludzie nie będą cnotliwi, no to w tym momencie wszystko się zawali. Bo dbając o swój interes, no co, tam trochę oszukam to, co mu szkodzi, prawda? Jak tu stchórzę, ale jakoś tam uda mi się uniknąć. No i potem przychodzimy do sklepu i kupujemy śmietanę, a tam mąka w środku, prawda? Kupujemy masło, a tam ileś procent margaryna. No i teraz nie pokrywa się po prostu to, co chcemy, z tym, co nam podają. Spójrzmy na życie, podstawą życia w ogóle społecznego, czy jego rozwoju. No jest instytucja małżeństwa i rodziny. Czyli teraz każdy będzie to dowolnie interpretował, albo nie będziemy przykładać uwagi do trwałości małżeństwa, która jest niezbędna dla wychowania dzieci. Bo jeśli chodzi o gatunek ludzki, to wychowanie do samodzielności trwa bardzo długo w porównaniu na przykład do jakichś tam zwierząt. No to w tym momencie to społeczeństwo się rozpada. Więc nie ma tu miejsca na dowolność. Są pewne zasady fundamentalne, którymi wszyscy muszą być podporządkowani. Jeżeli będziemy się na to godzić, czyli na to, żeby celem nie była prawda, żeby celem nie było dobro, tutaj ktoś zaraz może się przyczepić, że nie precyzuję tutaj tych pojęć, ale powinienem już kończyć, więc nie będę wchodził w większe dywagacje na ten temat. Jeżeli to nie będzie naszym celem i będziemy poświęcać te wartości, które leżą w fundamentu naszej cywilizacji, naszej kultury, jakby pozostawimy same środki, które zaczną służyć celom dodatkowym, pobocznym, które oczywiście są słuszne, no bo uczelnia musi się jakoś utrzymywać, prawda? Wiedza jest potrzebna, praca też jest potrzebna, ale jeżeli te poboczne wartości zajmą pierwsze miejsce, zaczniemy absolutyzować, a zniknie nam z oczu człowiek. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Dużo się mówi o prawach człowieka. Ale mało mówi się o obowiązkach człowieka. I o tym, że te prawa człowieka wynikają tak naprawdę z praw względem Boga w naszej kulturze i cywilizacji. Jeżeli ktoś nie podejmuje odpowiedzialności za innych, jeżeli ktoś nie bierze odpowiedzialności powiedzmy za, no właśnie za rzeczywistość, w jakiej żyje, za społeczeństwo, w jakim żyje, nie podejmuje odpowiedzialności, czyli nie czuje się zobowiązany
nie ma w sobie wdzięczności, bo tu nie chodzi też o jakieś przykre obowiązki, tylko o wdzięczność za to, ile otrzymałem już. I teraz, że moim zadaniem jest też w jakiś sposób służyć innym, czyli poświęcać się, wykonywać jakieś ofiary ze swojego czasu i swoich dóbr, różnie rozumiane, bo też kolejne słowo, które budzi zgrzyt. Ofiary, co to znaczy? No ale przecież byśmy mogli się znaleźć chociażby w tej sali. Ile osób musiało ponieść śmierć? Przy budowach, prawda? Wypadki. No oczywiście, może nie konkretnie budując ten budynek, ale żeby możliwa była ta technologia. Czy mogli siedzieć przy świetle, podczas gdy jest ciemno za oknem. Żeby mógł sobie stać tutaj na tym podejście, być słyszalny, jeszcze jak miał prezentację, to można by tu uruchomić projektor. To wszystko zostało nam dane z uwagi na to, że ktoś w jakiś sposób się je poświęcił. Oczywiście, no, być może ktoś musi powiedzieć, ale otrzymał za to pieniądze, no mógł na to żyć. No dobrze, ale przecież, czy te pieniądze wróciły mu, nie wiem, powiedzmy wzrok, zdrowie czy życie, które być może nadwyrężył przy tym albo i stracił. No nie. A dzisiaj widzimy masę ludzi protestujących i domagających się swoich praw. A już mniej tych, którzy domagają się podejmowania obowiązków. Dajcie nam odpowiedzialność za to czy za to. I to wydaje mi się wielkim błędem, bo to jest pewien rozwód. Moje prawo jest czymś obowiązkiem. Już to mówiłem też na ostatnim wystąpieniu. Tak żeby trochę ująć całość, to nieco chaotyczny wywód. To jak to widzę ze swojej perspektywy, no to, że jesteśmy w sytuacji pewnej katastrofy wręcz, klęski. Nie tylko jeśli chodzi o edukację, ale masę innych rzeczy. W pewnej sytuacji rozwodów, właśnie rozwodu myśli od słowa. Czy rzeczywistości od słowa, tak jak mówiłem o tych, nie wiem, no chociażby produktach w sklepach. Czy praw od obowiązków, środków od celów. Prawda? Dużo osób dzisiaj się domaga pewne środki, które służą do spełnienia jakichś celów, okazują się tak fajne, że po co nam te cele? Kwestia antykoncepcji, aborcji, przecież na tym polega. Fajne środki, prawda? Fajnie jest iść do łóżka z dziewczyną, ale po co nam odpowiedzialność, po co nam konsekwencje tego? A z drugiej strony mówi się właśnie o tolerancji, o otwarciu, że powinniśmy pójść w ten relatywizm. Ale gdy ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy i mówi, że to jest złe i że coś takiego nie powinno w społeczeństwie być dopuszczalne. A już tu bardziej, ja rozumiem, że różne patologie, tak jak to Lem stwierdza, w społeczeństwie trwały zawsze. Ale co innego, kiedy one stanowią tylko tabu, a co innego, kiedy ktoś jest z tego dumny. We'll be right back.